Adrian Zandberg mówi, lewica jest zbyt grzeczna i się nie stawia. No, Adrian Zandberg nie jest w rządzie jego razem, ale sugeruje, że lewica powinna z tego rządu wyjść, bo tak jak mówię, jest zbyt grzeczna, nie stawia się, a wynik wyborczy jest jaki jest, pani marszałkini. Adrian Zandberg i razem chciałoby mieć ciastko i zjeść ciastko, ale tak się, panie redaktorze, drodzy państwo, nie da. No, muszą się na coś zdecydować, czy współpracują z rządem jednak i próbują realizować przynajmniej elementy jakiegoś swojego programu, albo rzeczywiście... Dajcie im coś na zachętę. Niech idą do, no to już w ramach lewicy. Jeśli lewica między sobą się nie porozumie, jeśli nie uporządkuje pewnych spraw, jeśli nie zbuduje się być może na nowo i nie poprzestawia sobie tych swoich klocków, no dostali bardzo czerwoną, mocną czerwoną kartkę podczas wyborów. Mocną żółtą, jeszcze nie czerwoną. Czerwona to jakby nie weszli do Sejmu. To jeszcze tylko dopytam, czy Adrian... Ja już mówię o wyborach do Europarlamentu, okay, które też dużo powiedziały. Czy to jest tak, że Adrian Zandberg po prostu chodzi po mediach, mówi, że trzeba stuknąć w stół, że lewica jest zbyt grzeczna? Czy cała lewica zaczyna takie rozmowy, być może w ramach koalicji, że być może wyjdziemy, że albo na przykład nasze postulaty będą bardzo poważnie traktowane i będą realizowane? Nie ma takich rozmów. Myślę, że większość członków i członkiń lewicy wie, że gdyby wyszli z koalicji, to też nie byłoby już lewicy, bo wyborcy i wyborczynie by tego im nie wybaczyli. Perspektywa byłaby być może taka, że koalicja nie jest w stanie funkcjonować, są przedterminowe wybory, PiS wraca do władzy. Panie redaktorze, przez ostatnie 20 lat w Polsce albo rządziło Prawo i Sprawiedliwość, albo rządziła Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym. I nie ma trzeciego wyjścia. Cieszymy się, że dzisiaj jest z nami lewica. Ale w Polsce przez ostatnich 20 lat niestety nie ma. Może byśmy chcieli, żeby były inne wybory. Ale w Polsce jest tak, albo rządzi PSL i Platforma, czy to było 10 lat temu, czy to jest teraz, albo rządzi Prawo i Sprawiedliwość. I także politycy lewicy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, co spowodowało, że w roku 15 zabrakło nam paru głosów do większości. Bo przecież Polacy w roku 15 nie wybrali w większości Prawa i Sprawiedliwości. W roku 15 zmarnowało się głosy Polacy dane na lewicy. Wybrali dokładnie taką samą większość, jaka rządzi dzisiaj. I tylko dlatego byliśmy demolowani przez 8 lat, że lewica podzielona nie weszła do parlamentu w 15 roku. I to jest poszło jako koalicja, a nie jako komitet. I było źle, że nie było lewicy w parlamencie. Proszę mi wierzyć, to jest źle dla debaty publicznej, to jest źle dla życia publicznego w Polsce. Mamy za duży przechył w konserwatywną stronę w polskim parlamencie. Mówi to konserwatysta. Ale ja, panie redaktorze, ja po pierwsze jestem umiarkowanym człowiekiem i mam liberalne poglądy w dziedzinie tej, która w Polsce uchodzi za wyznacznik konserwatyzmu. Od pasa w dół uważają ludzie w Polsce, że to jest wyznacznik konserwatyzmu. Ja uważam, że przede wszystkim jest ważne, co się ma między uszami, co się ma w głowie, a nie jak wygląda świat patrzony z perspektywy pasa w dół. Więc oboje, jak tutaj siedzimy, trzymamy kciuki za lewicę. I trzymamy kciuki za lewicę, ale lewicę rozsądną, która nie rozwala tego, co pcha Polskę do przodu. Po prostu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czyli rządu Tuska. Monika Wielichowska, Michał Kamiński, gośćmi Faktów o Faktach. Bardzo raz jeszcze dziękuję.